Rozważamy list do Filipian, drodzy, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę dalej posunęli się w naszych rozważaniach. To jest tak, że przypominamy sobie wielokrotnie prawdy Bożego Słowa, ale do nauczania należy to, że człowiek powtarza, przypomina i powtarza sobie pewne rzeczy. Kiedy mamy spotkanie, uczymy się, przygotowujemy do chrztu, czy kiedy mówimy na temat takich pierwszych kroków w naszych społeczności, relacjach z Bogiem, zawsze albo bardzo często, może tak powiem, zachęcam do tego, aby mieć przy sobie zawsze jakiś kawałek kartki, a najlepiej taki swój zeszyt, długopis, Biblię. I możesz ją, że tak powiem, studiować, możesz rozmyślać, możesz zakreślać, dlatego że wiele rzeczy, kiedy jesteśmy nastawieni na naukę, na to, aby się uczyć największej mądrości, słuchajcie, kiedy rozważamy Biblię, rozważamy najwyższy rodzaj mądrości, bo to jest Boża mądrość, objawiona Boża mądrość. Ludzie dzisiaj poszukują różnych rzeczy, a skarby są przed nami. Skarby są na wyciągnięcie ręki. To jest Boże święte słowo. To właśnie do Tymoteusza Paweł napisał w drugim liście, że to słowo, Pisma Święte obdarzą go mądrością ku zbawieniu. Drodzy, wracając do listu do Filipian, pamiętamy, że Paweł pisze go w niesprzyjających okolicznościach, bo jest w więzieniu. Jak tutaj bibliści uczą, to więzienie nie było ciężkim więzieniem, jakie później nastąpiło, parę lat później, kiedy został wrzucony do ciemnego lochu, nieprzyjemnego, wilgotnego i czekał na egzekucję. Tutaj mógł spotykać się z ludźmi. Był prawdopodobnie, to wyglądało tak, że był przywiązany przy, nie wiem, łańcuchami czy jakoś do rzymskiego żołnierza, nie mógł się swobodnie poruszać. I teraz tak naprawdę nie wiadomo, kto był w niewoli, czy ten żołnierz, czy apostoł Paweł. Na jedno, z jednego mógł się apostoł Paweł cieszyć. Ten żołnierz nie mógł mu uciec. On mógł mu do woli głosić Ewangelię, świadczyć o Chrystusie. I on napełnił Ewangelią cały zamek królewski. W tym czasie, jak wiemy, rządził Neron, okrutny cesarz. Na wszystkich cesarzy, którzy, teraz już zapomniałem liczby ich wszystkich, ale tylko bodajże dwóch nie było homoseksualistami. Oni po prostu, tam było ogromne zepsucie moralne, tam było zepsucie pod każdym względem. I wiemy, czym był Rzym, jak podbijał narody i tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł tam był i głosił Chrystusa. Nie bał się i jego odwaga spowodowała, że inni chrześcijanie śmiało zaczęli głosić Ewangelię nawet na dworze cesarza. Nawet domownicy, ci, którzy byli w obrębie cesarza, oddawali swoje życie Bogu. Apostoł Paweł pisze do zboru Filipii, który założył 10 lat wcześniej. Zboru, z którym wiążą go niesamowicie bliskie relacje. Nie zawsze tak jest, ale z tym zborem tak było. I ten zbór, właściwie powodem, takim impulsem do napisania tego listu były dwie rzeczy. To, że oni myśleli o Pawle i wysłali pomoc finansową dla niego. I to go niesamowicie poruszyło. I posłali mu człowieka, Epafrodyta, który tą pomoc przyniósł, aby Pawłowi posługiwał tam w więzieniu. Oni zastanawiali się, jak my możemy temu apostołowi pomóc praktycznie. Modlili się o niego, on zresztą o to prosił, ale zastanawiali się, jak praktycznie możemy mu pomóc. I Paweł jest tym poruszony, dotknięty. On na końcu tego listu to wyraża i on mówi, tak naprawdę
to nawet nie cieszy się, znaczy on się cieszy z tego daru, ale to nie jest jakby centrum jego radości. Mówi, ale cieszę się z nagrody, która was czeka w wieczności z powodu tego, co uczyniliście. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł miał dziwne spojrzenie na rzeczywistość, na to, co go spotykało. On się bardziej cieszył tym błogosławieństwem, ubogaceniem, które przeżywali inni niż on. On był gotów cierpieć i cierpiał. On był gotów oddać życie dla Ewangelii i to robił. I on się modlił i on mówi tutaj w drugim rozdziale, w 5 wierszu takie słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Za chwilę będziemy dalej czytać ten fragment, ale mówi, takiego bądźcie usposobienia. Inaczej mówiąc, jedne tłumaczenie podaje, niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie. Albo niech będzie, tak jak grecki interlinearny tekst mówi, niech będzie takie myślenie, jakie było w Chrystusie. I on później dalej czyta, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Paweł, pisząc do Filipian, pisząc z wielkiej miłości do nich, z radością w sercu, kiedy do nich pisze, on modli się o nich i to czyni z radością. Modli się o to, żeby oni byli gotowi na przyjście Pana. Mówi tak, abyście byli szczerzy i bez zarzutu, nienaganni w dniu przyjścia Pana. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa ku chwale i uwielbieniu Boga. Ale w tym drugim rozdziale Paweł mówi, chociaż on z radością ich wspomina, kiedy się o nich modli, kiedy się za nimi zastawia, on w tym drugim rozdziale, wierszu drugim mówi tak, dopełnijcie mojej radości. Bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Inaczej mówi, zróbcie coś jeszcze, żeby pomnożyć moją radość z waszego powodu. I on właśnie pisze dalej w tym liście, co może to spowodować, że to pomnoży jego radość, kiedy będzie o nich się modlił, będzie o nich myślał. To pomnożenie radości apostoł Paweł wyjaśnia im nastąpi wtedy, gdy oni będą jednej myśli, będą związani tą samą miłością, będą skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Inaczej mówiąc, kiedy nie będzie między wami kłótni, swarów, nieporozumień, niezgody, dopełnijcie mojej radości, mówi. I trwajcie w tym. Bądźcie w tych rzeczach. Ale też dalej mówi, popatrzmy do 3 wiersza i do 4. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Apostoł Paweł niejednokrotnie mówił o tym. Mówił do Kościoła, do chrześcijan, do nas mówi przez to, nie myśl tylko o sobie, nie myśl tylko o swoim własnym interesie, swoich korzyściach, ale mówi, miejcie na uwadze korzyść innych. To dlatego apostoł Paweł przeżywał tą ogromną radość, więcej przeżywał tej radości z faktu, że oni odbiorą nagrodę kiedyś w wieczności, niż z daru, który otrzymał dla siebie. On mówi, przedkładajcie dobro, korzyść innych ponad własną.
I to pomnoży moją radość, kiedy będę to widział u was w waszym codziennym życiu, w waszym postępowaniu. Kiedy piszę do Koryntian, tego bardzo skłóconego zboru, podzielonego zboru, w pierwszym liście, w 10 rozdziale, wierszu 24 i 33 mówi tak: niechaj nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. A więc do tego samego zachęca Kościół w Koryncie, gdzie mówi: jeżeli byście mieli coś zrobić, co spowoduje, że twój brat czy siostra się zgorszą, to nie rób tego. Ty może jesteś wolny, że możesz to zrobić, ale jeżeli to ma być powodem do zgorszenia, do upadku twojego brata i siostry, nie rób tego. Nie szukaj swojej korzyści. W liście do Galacjan 5,26 mówi: nie bądźcie chciwi próżnej chwały, podobnie jak tutaj. Nie szukajcie poklasku, nie szukajcie tego, żeby was w jakiś sposób wywyższano i tak dalej. Nie na tym się koncentrujcie. Jedni drugich drażniąc, to słowo w liście do Galacjan oznacza być takim wyzywającym jeden wobec drugiego, by pokazać: jestem lepszy od ciebie. Jestem lepszym chrześcijaninem. Ja lepiej służę Bogu. Niech czegoś takiego nie będzie pośród was. Wręcz odwrotnie. On wzywa, apostoł Paweł, drugich miejcie za wyższych od siebie. A wy się do niskich skłaniajcie. Nie zazdroście też jedni drugim. Czy to rzeczy materialnych, czy to rzeczy duchowych. Czasami jest w nas taka zazdrość, że Panie, tego obdarowałeś bardziej, temu dałeś coś więcej. I czasami ta zazdrość zaślepia nas, zabiera nam radość Bożą, zasmuca Ducha Świętego, przestajemy być wdzięczni Bogu. A Bóg, on mówi: nie róbcie tego. Nie zazdroście, nie szukajcie próżnej chwały. I kiedy o tym mówi, o co się modli, czego oczekuje, co pragnie zobaczyć u Filipian, mówi: jeśli chcecie sprawić mi jeszcze większą radość niż mam, a mam dużo radości z waszego powodu, to właśnie zajmijcie taką postawę. I później pisze ten niesamowity fragment o uniżeniu Chrystusa. Ten, który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Inaczej mówiąc, Syn Boży, apostoł Paweł podaje najwyższy przykład nieszukania własnej korzyści i pokazuje na Jezusa, na Syna Bożego. Popatrzcie na Niego. Czy On nie był równy Ojcu? Czy On nie jest Bogiem i nie jest równy Bogu? Czy On nie był w postaci Bożej? Czyż wszystkie atrybuty Boże nie są w Nim? A jednak On był gotów z tego zrezygnować przez jakiś czas. Nie upierał się, że tak to musi pozostać, że On będzie równym Bogu, ale On postanowił się uniżyć. Kochani, kiedy rozmyślam nad tymi rzeczami, ten plan Boży zbawienia, stworzenia, a później zbawienia człowieka, to wszystko, ten plan był dokonany, przygotowany już przed założeniem świata. Tak więc mówi: chciałbym, żebyście patrzyli na Jezusa, patrzyli na Syna Bożego, który miał pełne prawo upierać się. Dlaczego On ma się uniżać? On jest Bogiem, On jest na równi z Ojcem, a jednak On się nie upierał przy tym. Tak jak dzisiaj tu jesteśmy i tych, których dzisiaj nie ma pośród nas, jesteśmy w Chrystusie równi, tak samo wykupieni. Nie ma różnicy. Mamy różne miejsca, różne posługi, różne zadania, ale w oczach Boga jesteśmy za tą samą cenę wykupieni. Równi, równie wartościowi. I to teraz ja muszę coś zadecydować.
Czy ja będę się upierał przy tej równości i powiem, a to niech on mi usłuży, czy to ja się uniżę i usłużę podobnie jak Chrystus. Takiego bądźcie dążenia, takiego bądźcie myślenia. I kiedy Paweł to pisze, ma na myśli nie tylko jakieś, wiecie, intelektualne rozmyślanie w tej kwestii i to nie jest tylko kwestia rozumu. Ktoś bardzo fajnie powiedział, Paweł zwraca uwagę, że to bardziej odnosi się do charakteru chrześcijanina. Nie tylko w umyśle, ale bądź takim człowiekiem. Niech to będzie częścią twego charakteru. Ty sam w twoim zachowaniu, postawie, w nastawieniu właśnie takim jesteś. Takim był Chrystus. On nie udawał, on takim właśnie był. Bądźcie takiego usposobienia. Kiedy czytamy ten fragment, że on był w postaci Bożej, ale nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, ale zdecydował się, postanowił, że on opuści Bożą chwałę, uniży się pod ręką Ojca, aby być posłusznym Ojcu, że jest gotów wyprzeć się siebie i stać się sługą. Sługą ludzi, Ojca i nas. Aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. I kiedy czytamy ten fragment, zastanawiamy się, czy apostoł Paweł powołuje się na jakiś hymn wczesnochrześcijański i stanowiło to jakąś liturgię podczas zgromadzeń, że śpiewano, czy też czytano taki tekst. Czy też może to po prostu jest taki fragment czysto teologiczny, mówiący o bóstwie, o boskości Jezusa Chrystusa, o Jego ogołoceniu z tego, co należało do Jego boskości. Jak to rozumieć? Ale ktoś bardzo fajnie zaznaczył, że tak naprawdę to nie jest fragment, chociaż zawiera w sobie taki niesamowity ładunek teologiczny. Nie o to chodzi. Jest to po prostu fragment dotyczący etyki, zachowania. Tak naprawdę chodzi, to jest jasne i wyraźne, o kwestię uniżenia. Prawda? Mogę nie rozumieć, co to znaczy i próbują teolodzy zrozumieć, co to znaczy, że on był w postaci Bożej i wszyscy zgadzają się, że chodzi o jego boskość. Co to znaczy, że on się ogołocił, opróżnił, ogołocił? Z czego się ogołocił? To są pytania, które zadają sobie teolodzy, ale kiedy ja czytam ten fragment, kiedy prosty człowiek czyta ten fragment, wiem jedno. Pawłowi chodzi o coś bardzo normalnego, a zarazem wielkiego. Chodzi o uniżenie Chrystusa. Chrystus postanowił być sługą, stać się sługą. Jest to tekst o uniżeniu. Jest to wybór, aby służyć i być sługą. Paweł mówi, dopełnijcie mojej radości. Przez to, że będziecie tacy jak mistrz, tacy jak Chrystus w waszym charakterze, w waszym nastawieniu do siebie nawzajem. Że wybieracie, aby służyć, a nie aby wam służono. Aby służyć. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Tak powiedział Jezus. Tak pomimo tego, że był w Bożej postaci, był równy Ojcu, on jakby o to nie dbał, ale nie walczył, ale postanowił się uniżyć i stać się sługą. Jest napisane, że on wyrzekł samego siebie. Ogołocił się. Z czego właśnie? W jakim sensie on się ogołocił z tej boskości? Moi drodzy, kiedy on stał się człowiekiem, on przyjął naturę człowieka.
tej Jego boskiej osobie były dwie natury. Boska, którą On był od wieków, i w pewnym momencie On postanowił stać się człowiekiem. Była boska i ludzka natura w jednej osobie Syna Bożego. W liście do Kolosan apostoł Paweł w 2 rozdziale wierszu 9 napisał, gdyż w Nim, w Chrystusie, nie mieszkała, ale mieszka od momentu wcielenia, mieszka cała pełnia boskości. To znaczy, że On nadal, kiedy stał się człowiekiem, kiedy przyjął ciało człowieka z Marii Dziewicy, nadal był w pełni Bogiem. A jednak On się ogołocił. Będąc u Ojca, kiedy przyszedł na ziemię, On nie upierał się, aby być równym Ojcu. On się uniżył, aby wykonać wolę Ojca, być posłuszny Ojcu i doświadczyć tego wszystkiego, co doświadczamy my ludzie tutaj na tej ziemi. Możemy na podstawie Bożego Słowa powiedzieć jedno, na pewno ogołocił się z chwały, którą miał u Ojca. 17 rozdział Ewangelii Jana, wyraźnie, kiedy Jezus modli się do Ojca, nazywany ten fragment jest arcykapłańską modlitwą Jezusa. On mówi, Ojcze, teraz przywróć mi tą chwałę, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał i zanim tutaj przyszedłem. Jezus pozbawił się tej chwały i kiedy ludzie patrzyli na Jezusa, widzieli po prostu człowieka. Był takim jak my, za wyjątkiem grzechu. Jego ciało nie było skażone grzechem. Jedyny człowiek, który nie był skażony grzechem. Podobnie jak Adam w ogrodzie Eden przed upadkiem. Był czysty, był bez winy, był bez grzechu. Ale wszystko inne doświadczał taki jak my, łącznie z pokuszeniami, które nie przychodziły z wewnątrz niego, bo jego natura była czysta. Z jego cielesności, bo jego ciało było bez grzechu. Ale diabeł próbował atakować go tak jak Adama z zewnątrz, aby zaszczepić w nim coś, pragnienia, pożądliwości, które by pozwoliły diabłu zniszczyć jego życie. Dlatego o Chrystusie jest powiedziane, że On stał się drugim człowiekiem. Pierwszy człowiek, Adam, nas, Boga, zawiódł i doprowadził do upadku całą ludzkość. I przyszedł drugi człowiek z nieba, od Boga, Syn Boży. Ten, który nie upierał się, aby być równym Ojcu, który pozwolił się ogołocić, wyrzec się chwały, którą miał, prerogatyw, mocy Bożej, którą miał. I tutaj też musimy być ostrożni, bo jedno możemy być pewni i to musimy powiedzieć z całą pewnością, pomimo tego, że się ogołocił z pewnych prerogatyw, on nie przestał być w pełni Bogiem. Był w pełni Bogiem, tak jak był w pełni człowiekiem na ziemi. Był w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Moi drodzy, to uniżenie Chrystusa ma swoje wieczne konsekwencje. Nie wiem, czy byśmy się na coś takiego chcieli zgodzić, ale Chrystus już na wieki pozostaje Bogiem człowiekiem. Po prostu On się zgodził na to, żeby tak było. Kiedy został wskrzeszony z martwych, kiedy został wzbudzony z martwych, wzbudzony został w ciele, uwielbionym ciele. Wiecie, ja myślę, że to dlatego w 6 rozdziale, kiedy Jan, jest ta księga, której nikt nie może otworzyć. I Jan płacze. Nie ma człowieka, który by mógł otworzyć tą księgę. Co dalej się wydarzy? Czy dopełni się Boże zbawienie? I płacze. Żaden anioł tej księgi nie mógł otworzyć. Bóg też nie. Nie chciał. Musiał człowiek.
Tam jest Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy, człowiek. Tam jest powiedziane, nie bój się, jest lew z Judy. Jest człowiek, który może tą księgę otworzyć i historia się dokończy, i zbawienie się dokończy. Nie płacz! Chrystus, mając na uwadze nasze dobro, zbawienie, nie myślał o sobie, ale o nas. Kochani, chciałbym, żebyśmy to dzisiaj wyraźnie, mocno zobaczyli. Syn Boga żywego postanowił wyprzeć się samego siebie, zostawić chwałę nieba, stać się człowiekiem i takim już będzie Bogiem, człowiekiem na wieki. Dlatego, że szukał ciebie i mnie, twojego i mojego dobra, zbawienia. Wrócił po swoim zmartwychwstaniu do chwały Bożej, ale pozostaje człowiekiem na zawsze. Bogiem człowiekiem. Kochani, on dokonał wyboru, aby się uniżyć. On podjął decyzję, aby się uniżyć. To nie było w sferze jakichś emocji, uniesień chwilowych, ale Jezus był konsekwentny, mówi, ja to zrobię, aby ratować człowieka. Kochani, kiedy jest mowa o tym, wyparł się samego siebie. Gdybyś miał możliwość wybrać, gdzie się urodzisz, w jakiej rodzinie, jaki miałby mieć status społeczny, to z reguły człowiek sobie tak myśli, byłoby fajnie, w jakiejś królewskiej rodzinie, bogatej rodzinie, która społecznie stoi bardzo wysoko, no jak królewska to już w ogóle. Ale zobaczcie, że Jezus dokonał wyboru zupełnie innego, niż każdy z nas by dokonał. Wybrał swoją pozycję społeczną, która była w tamtych czasach. To małżeństwo stało najniżej. To małżeństwo nie było majętne, było bardzo biedne. Przecież Maria, przynosząc do świątyni, przynosiła gołębice na ofiarę. Takich rodziców, taki status społeczny, takie miejsce. Najniższy szczebel drabiny społecznej, ubogie małżeństwo, gdyż postanowił być sługą. Chrystus jest niesamowity, nasz Pan jest niesamowity. Zobaczcie, jak to jest wbrew temu wszystkiemu, co jest w człowieku, do czego dąży człowiek, czego pragnie człowiek. On przyszedł, aby być sługą i aby służyć. I Paweł mówi do Filipian, kochani, pomnóżcie, dopełnijcie moją radość i bądźcie takiego myślenia, takiego spojrzenia, takiego nastawienia względem samych siebie. Patrzcie na niego i bądźcie tacy jak on. Miejcie taki charakter jak on. A więc to uniżenie dotyczyło kwestii pozostawienia chwały i pewnych prerogatyw. Czy on je zostawił na jakiś czas? Nie wiem. Teologia się tym zajmuje i próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy wszyscy znajdą do końca odpowiedź, bo to są tak wielkie tajemnice. On wybrał swoją pozycję społeczną. I dalej na końcu uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. Wiemy z historii, że ukrzyżowanie było najhaniebniejszą, najstraszniejszym rodzajem egzekucji i śmierci. Dla Rzymian w pewnym momencie, kiedy przez wieki stosowano ten rodzaj egzekucji, w końcu Rzymianie zaprzestali ze względów humanitarnych stosować ukrzyżowanie.
Widzieli, jakie to jest straszne. Dla Żydów, ktoś, kto wisiał na drzewie, to była hańba i znaczy, że był pod przekleństwem. Przeklęty każdy, który wisi na drzewie. A Chrystus wybrał krzyż. Najgorszy rodzaj śmierci. Dlaczego? Dlatego, że umiłował ciebie i mnie. Dlatego, że był gotów zapłacić najwyższą cenę, oddać życie za ciebie i za mnie, przelać swoją krew, aby nas wykupić od wiecznego zatracenia, od gniewu Bożego i wiecznego zatracenia. Abyśmy mogli z powrotem wrócić do społeczności z Bogiem Ojcem. On postanowił wyrzec się samego siebie, stać się sługą, uniżyć się aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Kiedy patrzę na Chrystusa ukrzyżowanego, popatrzcie, zaliczany do przestępców, nie miał uczciwego procesu sądowego. Wszystko odbywało się w pośpiechu, w nocy, fałszywi świadkowie. Nie miał własnego grobu, jego ciało zaraz po śmierci nie zostało namaszczone zgodnie ze zwyczajem. Nie było żadnego rytuału pogrzebowego. Uniżył samego siebie. Kochani, kiedy wisiał na krzyżu, zwróćcie uwagę, nie myślał o sobie. Myślał o nas, o tym setniku, który stał pod krzyżem, o tych niewiastach, które stały pod krzyżem. A na końcu zawołał: wykonało się. Wykonało się zbawienie. Oto człowiek, jeśli tylko uniży się, uwierzy w swoim sercu w Jezusa, odda mu swoje życie, zaprosi go do swojego życia przez prostą, ufną wiarę, kiedy odwróci się od swojego grzechu, wykonało się jego zbawienie, może wrócić do relacji, do społeczności z Bogiem. Kochani, to pokazuje nam to, co stało się, to, co Chrystus zrobił, jak wielką przeszkodą był grzech, jak wielką przeszkodą jest grzech pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Grzech każdego z nas. Ale dzięki niech będą Bogu, Chrystus uniżył się tak bardzo, że Bóg darował, że On nas odkupił, że Chrystus spłacił wszelkie nasze długi i możemy być wolni. Takiego bądźcie myślenia, mówi Paweł. Kiedy my się uniżamy, drodzy, nasza natura jest inna. Ja to też widzę po sobie wielokrotnie, jak bardzo szybko człowiek chce siebie wobec innych podnieść, pokazać. O, moje zdanie, ja muszę zakończyć moim zdaniem, moja racja. Jeśli coś zostało zrobione, to ja też tam, muszą wszyscy widzieć, tam uczestniczyłem w tym. To jest takie właśnie nasze myślenie. Ale kiedy my się wywyższamy, jesteśmy poniżeni. Ale kiedy my się uniżamy, oto Bóg zaczyna nas wywyższać. To jest ogromna tajemnica. W służbie dla Boga w Bożym Królestwie, w Kościele, w odbieraniu mocy od Boga, kiedy my się uniżamy, kiedy Chrystus się uniżył aż do śmierci krzyżowej, Bóg wielce go wywyższył. Obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Inaczej mówiąc, od tego momentu, kiedy Chrystus został wzbudzony z martwych i został wywyższony przez Ojca, Ojciec absolutnie oddał mu cały wszechświat pod stopy. I ten,
którym wzgardzono, z którego drwiono, z którego się śmiano, jest na tronie Bożej chwały i jest Panem Panów i Królem Królów. I ci, którzy nie chcieli Go uznać, i ci, którzy nie będą Go chcieli uznać, przychodzi taki moment, że Słowo Boże mówi tutaj, On i Jego imię jest wywyższone i na Jego imię wszelkie kolano. Aniołowie w niebie, ludzie na ziemi, duchy ludzi umarłych pod ziemią, wszyscy będą musieli się pokłonić i wyznać, że On jest Panem. Chwała, inaczej mówiąc, Słowo Boże wyraźnie mówi, chwałę poprzedza pokora. Pokora poprzedza chwałę. Moc Boża zaczyna się objawiać w życiu Bożych dzieci wtedy, kiedy my mamy to myślenie Chrystusowe. Jesteśmy uniżonego serca. Ja nie widziałem, żeby Bóg jeszcze jakiegoś pysznego pobłogosławił. Zarozumiałego, zadufanego w sobie człowieka. Taki człowiek nie odbierze od Boga nic. A wręcz odwrotnie, będzie poniżony. Ale człowiek, który się uniża pod Bożą ręką, doświadczy łaski, doświadczy błogosławieństwa. Takiego bądźcie myślenia. Posłuchajcie, co mówi prorok Izajasz. Kilka fragmentów, tylko ja nie będę, podam je, ale nie będę ich cytował dosłownie, tylko wybrałem pewne myśli z tych fragmentów, bo już prorok Izajasz w 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa prorokował, że On, Mesjasz, będzie sługą. O ten kamień potknęli się Żydzi. Oni myśleli, że objawi się pierwszy jako król. On jest królem, ale On przyszedł pierwszy jako sługa. Izajasz 42:1-9, tam jest mowa, że jest wybrany Jezus, ukochany przez Pana, przez Jahwę, natchniony Duchem Bożym, nada narodom prawo, nie będzie krzyczał, trzciny nadłamanej nie dołamie. Będzie pośrednikiem przymierza, światłością dla narodów. W 49 rozdziale Izajasza 1-10 jest powiedziane, że nazwany jest sługą, który podniesie plemiona Izraela, światłość pogan. Tam także wspomniane jest, że brzydzą się nim narody. Jest sługą władców, ale też pośrednik przymierza, ten, który wyzwala więźniów. Izajasz 52, od 13 wiersza do 50, cały 53 rozdział, będzie nader wywyższony, bardzo wysoko wyniesiony. Jego wygląd był zeszpocony, niepodobny do ludzkiego. Wielu przeraziło się na jego widok. Bogu upodobało się utrapić go cierpieniem za nas wszystkich. On na swoim ciele poniósł nasze grzechy i choroby. Popatrzcie, to wszystko wykonało się. I to jest tak zbieżne z tym drugim rozdziałem tego fragmentu 5-11 listu do Filipian. Ale jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeden fragment, który jest tutaj zapisany o tym, że na Jego imię zegnie się wszelkie kolano. Izajasz 45, 45 rozdział, od 23, może od 21, bo chciałbym, żebyśmy to jasno zobaczyli. To słowo, które Izajasz mówi, jak zauważymy, odnosi się do Jahwe, do Boga. 45 rozdział Izajasza. Wiersz 23, 21, od 21. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę. Niech także wspólnie się naradzą, kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował, czy nie ja Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i Wybawiciela. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda.
słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się Nim będzie. Przede mną ugnie się wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język. I to słowo, które odnosi się do Jahwe, do Boga, odniesione jest w tym fragmencie listu do Filipian, do Jezusa, Syna Bożego, który jest Bogiem. Kochani, chciałbym, żebyśmy teraz powstali, żebyśmy teraz podziękowali Mu za to, co On dla nas uczynił, jak bardzo On się uniżył. I chciałbym, żebyśmy byli zachęceni przez Boże Słowo do takiej postawy, do takiego zachowania. Ja wiem, to są wybory, które mamy dokonywać i dokonujemy je prawie że na co dzień. Ale dałby Bóg, żeby w nas ten charakter sługi, tego uniżenia był widoczny w naszym życiu. Abyśmy nie szukali swego, nie zabiegali o swoje. Znając swoją wartość, wiedząc, kim jesteśmy, byli gotowi, aby się uniżyć i aby służyć. Panie, tak dziękujemy Ci. Ja Ci dziękuję za to, co dla mnie uczyniłeś. Panie, ja tak modlę się, abyś przez Ducha Świętego mówił, objaśniał, objawiał nam to, w jaki sposób Ty postąpiłeś, Panie, co uczyniłeś dla każdego z nas. Pomóż mnie i nam być takiego myślenia, takiego nastawienia względem samych siebie. Boże, tak dziękujemy Ci za naszego Zbawiciela, za naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Boże, tak modlę się, abyśmy doświadczali całej pełni mocy, mocy Jego, który jest Panem Panów i Królem Królów, który wyzwala jeńców, więźniów, wyprowadza na wolność. Panie, modlimy się o to, abyś mógł działać w życiu każdego z nas. Amen.